torcie przy szampanie zawsze śpiewamy 100 lat. Aha. W przypadku pani Sabiny mamy taką niespodziankę z panem prezydentem. Nie wiem, czy państwo znacie taką sekwencję. 100 lat to za mało, 100 lat to za mało, 150 by się zdało. Panie prezydencie, no jesteśmy. Dla pani Sabiny. 100 lat to za mało, 100 lat to za mało, 150 by się zdało. 100 lat to za mało, 100 lat to za mało, 150 by się zdało. 100 lat to za mało, 100 lat to za mało, 150 by się zdało. 100 lat to za mało, 100 lat to za mało, 150 by się zdało. Jeszcze to dalej jedziemy. 100 lat mało jeszcze, 100 lat mało jeszcze, niech nam żyje całe 200. 100 lat mało jeszcze, 100 lat mało jeszcze, niech nam żyje całe 200. Paweluczek Sabina. Ile pani ma lat? 100. Akurat dzisiaj, bo się rodziłam. 18-24 roku. 1924. Mieszkałam w Zaczopkach. Co pani z tych Zaczopek pamięta? Ja pracowałam na gospodarstwie początkowo. Męża miałam... On mi nie pomagał, on pracował, pracownikiem był, to robił swoje, więc wszystko było na mojej głowie i ciągle musiałam być w ruchu. Może i dlatego teraz jestem tutaj, że w ruchu byłam. Nigdy nie próżnowałam, tylko zawsze miałam coś do zrobienia. Jan i Agata, rodzice w Zaczopkach, byli gospodarzami i mnie zostawili gospodarstwo. Dopóki miałam trochę pomocy, to jakoś mi szło. Jak już nie było jak, to zdałam na państwo i zaczęłam szukać jakiej pracy. To pracowałam u inwalidów, to aby nie próżnować. Dlatego tak długo żyję. Jaka jest recepta na długowieczność? Takie niebieskie pigułki. Ruch. Ruch. Ciągle w ruchu. Ciągle w ruchu. Nic nie żałuję. Jak przeżyłam, ciężko było. Nieraz, bo sama musiałam więcej. Ale jestem szczęśliwa. Jest tutaj teraz tylu obecnych panów, państwo widzę. I zadowolona. Ja nigdy nie spodziewałam się, że ja dożyję. A może pani się pochwalić, ile ma pani dzieci, wnuczów? Trójkę, bo tu są moje dzieci. A wnuków? Ile wnuków? 11. Tak. A prawnuków? 8. Co pani lubi jeść na śniadanie? Aha. A to różnie. Jak to na wsi, niewybierane jest, to się robi. A teraz dzisiaj tutaj w białej, jak dzisiaj wygląda pani dzień? O której pani wstaje? O 7. O 7. I co dalej? Tak. I co dalej? Bo leki biorę, to muszę wstać wcześniej, żeby brać. I co dalej? Jak wygląda ten dzień? Co pani robi? No nic nie robię, chodzę, próżnuję. No ale jakieś książki, gazety, telewizja. A bo radio. To już oczy nie pozwalają. Już nie pozwalają. Jakąś dietę specjalną. Jeszcze telewizja, to jeszcze trochę. Ale już nie. Dorywczo tylko. Pamięta pani czasy szkolne? Jak pani czasy szkolne? Gdzie pani powiedziała, że skończyła do szkoły? Grzebie na ogrodzie. 7 klas skończyłam, bo miałam. Rodzice mieli gospodarstwo, mnie przekazali, więc jakoś tak po spaleniu, bo ja pierwszej po wojnie było wszystko spalone i ja nie mogłam pójść do szkoły, bo jak pójść, jak ja nic nie miałam, bo spalone wszystko było i tylko 7 klas skończyłam, ale u nas była taka moda, że tylko 4 trzeba było, to ja mówię, bo śmieli się ze mnie, że uczyła się i będziesz jeszcze raz chodzić, bo 4 lata to trzeba było
tylko cztery, więc nie można. To ja sama zajechałam do Janowa, załatwiłam i od razu poszłam do szóstej klasy i siedem klas skończyłam. No i na tym pozostało. I wojna, kropka. Nie było więcej mowy. Widzę, że lubi Pani niebieskie kolory. Lubi Pani tak. Niebieski kolor? Tak, lubię. Ja lubię wszystkie kolory, a najbardziej niebieskie. No nie, oczywiście nie żyję jak najdłużej i jest od całe życie bardzo zaradną kobietą. Sama, no tata pracował w urzędzie gminy, więc musiała prace różnego rodzaju, prace domowe czy prace w polu, to spadały po prostu na nią. No i na nas oczywiście też. Przede wszystkim też musiałyśmy pracować ciężko w polu już od najmłodszych lat. Czyli panie te zaczątki jeszcze pamiętają? Pratulin. To znaczy Pratulin. Pratulin. Mieszkaliśmy w Pratulinie, ale pole miała mama w zaczątkach, więc musiałyśmy chodzić pieszo. Oczywiście, no takim skrótem trochę. Przez łuk? To się nazywało po nasz chrut. Tak nazywali po prostu miejscowi ludzie. Urodził nam się malutki Oliwier. Babcia pilnuje, nie w tym sensie, że pilnuje, ale rozmawia z nim. Siedzi przy nim, on do niej gruchocze, tam po swojemu rozmawia, a babcia z nimi się rozumieją. Słyszałam, że te rozmowy potrafią trwać nawet po 3 godziny. No 3 godziny to może przesada, ale tak, ale ona potrafi właśnie z maluszkiem do maluszka rozmawiać, on się śmieje do niej, ona się z tego cieszy. To jest na razie no, największa dla niej radość. Moje wspomnienie to się łączy z Pratulinem, nie za Czopkami, bo ja się tam urodziłam, to znaczy urodziłam się w Białej Podlaskiej, ale dzieciństwo spędziłam w Pratulinie. W wieku 15 lat się wyprowadziłam do Janowa, do Ogólniaka, a stamtąd już do Gdańska i jestem tam do chwili obecnej. Ale dzieciństwo, gdzie chodziłam z Pratulina do Bohuka, na piechotę do szkoły, to pamiętam, jak było po pas w śniegu, i kuligi czasem jeździły i nas podwozili, nie? Do szkoły. Rowerem czasem się jeździło. Teraz już nie pogadamy, bo nie można pogadać, bo jest głucha. Nie słyszy. Nie słyszy i tak próbujemy, no ona u nas mieszka, to jest taki kontakt, musi być, prawda? Ale tak więcej się rozumiemy bez słów niż ze słowami. Muszę wiedzieć, o co jej chodzi, muszę wiedzieć, wyprzedzić jej myśli nawet czasami, bo nie powie, bo nie chce mi się narzucać, bo nie chce być ciężarem. Opiekujemy się jak możemy z mężem, ale no mówię, czasami jest trudno, bo wiem, że coś trzeba, a nie powiem. Mamy dość duży dom i po schodach musi chodzić, także musi, chce. Dobrze, że chodzi, bo gdyby siedziała tam na wsi, mieszkała tak jak do tej pory, tam nie miałaby gdzie chodzić. Latem jeszcze wyszłaby na dwór, na powietrze. Zimą do ogrodu by wyszła, a tu... No. I siać, i sprawdzać, czy siostra dobrze tu siała. W każdym bądź razie u nas tutaj spaceruje od okna do okna, mówi, że musi kości przełamać. Tak, lubi kwiaty. Całą wiosnę mi teraz poprzesadzała wszystkie kwiaty w doniczkach. Jak miałam ileś tam kwiatów, to mi się podwoiło. Wszystko je, wszystko tak na żywioł praktycznie. Co jej się poda, wszystko zje. Nie ma specjalnych, znaczy no w tym wieku to już staramy się, żeby to nie było jakieś ciężkostrawne, ale tak, nie wybrzydza, nie marudzi. Rok temu, jak jeszcze miała lepszy wzrok, jeszcze to starała się właśnie rozwiązywać krzyżówki, bardzo dużo na tym siedziała, no dużo książeczki do nabożeństwa, czytała różne modlitwy, miłujcie się, jest takie czasopismo, które prenumeruję do dziś, nie wiem czy czyta, mąż kupił taką lupę powiększającą, tak, no to tam jeszcze artykuły, któreś tam większe wybiórczo przeczyta. Ale już nie daje rady, no i się złości, bo chciałaby czytać, chciałaby się modlić z książeczki, jak to ona mówi. Bo nie każdy ma takie szczęście mieć mamę stulatkę, tak? Bardzo się cieszymy, bo no... Powiedz, że tata żyje do 66. No, tata żyje już 66 i to bardzo szybko i tyle lat już jest sama, ale no... 38 lat sama. Pani Sabino,
Pięknie dziękujemy za zaproszenie. Czujemy się zaszczyceni. To tak wyjątkowa przyjemność, że trudno znaleźć słowa właściwe, by ją wyrazić. Ślicznie, ślicznie dziękujemy. Jeszcze raz bardzo pani gratulujemy tego najlepszego owocu życia, którym jest kilka wdzięcznych, uśmiechniętych, dumnych ze swojej mamy, babci, prababci pokoleń i szczęśliwych, że wciąż panią mają, taką dziarską, energiczną, uśmiechniętą, taką sprawną. To jest fenomen. Tak. Pięknie dzisiaj pani powiedziała i z pokorą o tym, że ma pani powody, by być Panu Bogu wdzięcznym. Życzymy, by jeszcze bardzo długo o pani nie pamiętał. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. 200 lat. Jako przedstawiciel gminy Rokitno cieszę się, że pani ma tutaj cudowną rodzinę, którą panią otacza ta rodzina. To jest też ważne. Dużo siły, zdrowia, spokoju przede wszystkim. W imieniu jeszcze raz mówię w swoim, ale wszystkich moich przedstawicieli we władzach samorządowych i myślę, że w imieniu mieszkańców to mówię, bo jest pani niesamowitym człowiekiem. Ma pani cudowne dzisiaj swoje święto i wiele. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. A ja też jeszcze jako mieszkanka gminy Rokitna. No i przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego też jeszcze raz życzę pani wszystkiego, wszystkiego najlepszego, szczególnie zdrowia, opieki Matki Bożej, takiej troski ze strony rodziny, także wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję, to najważniejsze. Dziękuję, dziękuję. A ja z podziwem nie miałam okazji przywitać się z panią, ale pożegnam się, jeżeli mogę, to ucałuję panią. Bardzo dziękuję. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Jeszcze ja, żeby to było z taktem, to się mówi 200 lat, także pani Sabinko, 200 lat. Dziękuję. Zdróweczka. Dziękuję. Pozdrowienia od Stara Skutowego. Nie, już ja sobie nie życzę 150. Życzę zdrowia, wszystkiego, co najlepsze. Jestem po prostu szczęśliwa, że tylu obecnych mam panów. Bardzo jestem zadowolona. Ja myślałam, jak to będzie, że ja nie dożyję, a ja dożyłam. Dziękuję wszystkim i jestem głęboko przekonana, że, bo ja jestem katoliczką, głębokim katolikiem i że Pan Bóg mnie prowadził też. Też bardzo dziękuję.